Sobota o godzinie 20:00, w czwartej kolejce rozgrywek pierwszej ligi Wigry podejmą Bytowie Bytów. No, przystąpicie do tego spotkania opromienieni zwycięstwem, dosyć niespodziewanym, ale no, bardzo ciepło przyjętym zwycięstwem z Zagłębiem Sosnowcy. No dokładnie, no, bardzo się cieszymy, że udało nam się wygrać na wyjeździe z bardzo dobrym zespołem. Jak wiadomo, było to bardzo emocjonujące spotkanie, ale zespół dobrze zniósł trudy tego spotkania i przede wszystkim skutecznie zakończyliśmy, zdobyliśmy 3 punkty, ale to już jest jakby historia. Przygotowujemy się do meczu z Bytowią, która gra bardzo solidną piłkę od momentu, kiedy zespół objął trener Kafarski. Jest to zespół, który też jest w tej chwili w czołówce, prezentuje się bardzo dobrze, szczególnie na wyjazdach, bo praktycznie wszystkie wyjazdy, gra nawet mecz z Olimpią Grudziądz w Grudziądzu, to też był mecz na wyjeździe, ale potraktowany jako mecz u siebie. Także wiemy, że są przygotowani do gry na wyjeździe, jest to solidny zespół i czeka nas bardzo trudne zadanie, ale mam nadzieję, że my znowu zagramy bardzo dobry mecz i zainkasujemy 3 punkty. No, bo po to się wychodzi w każdym spotkaniu, żeby zdobywać punkty i umocnić swoją pozycję w tabeli, bo jesteśmy w tej chwili na 3. miejscu, chcielibyśmy jak najdłużej zostać na tym miejscu. Zapomnijmy o meczu w Sosnowcu i o meczu pucharowym z Katowicami. Zagrajmy tak, jak graliśmy z Rozwojem Katowice w drugiej kolejce. 4-0, przypomnijmy. Dokładnie. No, fajnie było, jakby zespół właśnie podjął taką walkę, taką grę, z taką agresywnością, z taką determinacją. No i takie zwycięstwo okazałoby było mile widziane. Dla mnie najważniejsze jest zwycięstwo i czy będzie to 1-0, czy 2-0, czy 2-1, to nie ma jakby znaczenia. Najważniejsze szukanie, zwłaszcza na własnym boisku, zwycięstwa. Ten mecz pucharowy, myślę, że chłopcy już zapomnieli, bo to rzeczywiście był, nie był nasz dzień, zagraliśmy słabe spotkanie. No, żałujemy, że nie mogliśmy tutaj spełnić takich oczekiwań naszej publiczności, żeby przyjechał zespół z ekstraklasy. Nie udało nam się, no musimy poczekać rok czasu. Po meczu z Bytowią, no jedziemy do Gdyni i potem już też po 3 dniach kolejnych podejmiemy Stomil Olsztyn. Ciężkie mecze co 3 dni. No tak, to jest kolejny tydzień, gdzie będziemy grać co 3 dni. No, okazuje się, że jesteśmy do tego przygotowani, bo wydawałoby się, że z Katowicami zagraliśmy słabo i po 3 dniach jeszcze był wyjazd. No i pokazaliśmy się z bardzo dobrej strony. To świadczy o tym, że zespół jest dobrze przygotowany i nie powinien mieć większych problemów w grze takiej co 3 dni. Ja najbardziej się obawiam jakichś urazów, kontuzji, które mogą spowodować, że będziemy nie grali w najmocniejszym składzie, w jakim byśmy chcieli wystąpić. I to jest jedynie. Ale mam nadzieję, że na razie tych kontuzji nie ma, także cieszymy się z tego, że zdrowie dopisuje i czekamy na kolejne zwycięstwo. Z Katowicami było 4-0, w Sosnowcu zespół zdobył 3 gole. Ile padnie ich w sobotę z naszej strony? No ja chciałbym, żeby jak najwięcej. No, skuteczność rzeczywiście jest nie najgorsza. Cieszy to, że mamy w każdym meczu sytuację, bo w Katowicach przegraliśmy 2-0, ale też mieliśmy 3-4 sytuacje i można było zakończyć to strzelenie bramki. Nie udało się tam, nie zdobyliśmy punktów, ale zespół się przełamał, wygrał z Rozwojem, wygrał w Sosnowcu, więc no, kolej teraz na Bytowie, no, że znowu zagramy skutecznie, tak jak w poprzednim meczu. Robert, ty szykujesz formę na sobotę, na mecz z Bytowią Bytów, w którym występowałeś? No nie ukrywam, bardzo, bardzo bym chciał, bo wiadomo, no, to jest mój były klub i przyjeżdżałem do nas. Na razie widzę, że dobrze im idzie. Dobrze im życzę, ale mam nadzieję, że jak przyjadą do nas, to nie wywiozą nawet punkt. Jak się zmieniła Bytowia w stosunku do ubiegłego roku, do poprzedniej jesieni, kiedy odchodziłeś z niej zimą? No na pewno się zmieniła, bo tam przyszło chyba 8 zawodników, więc nie znam chłopaków. Wydaje mi się, że po wynikach na pewno wnieśli coś dużego, bo mają podajże 7 punktów i życzę im jeszcze więcej, ale na pewno nie w tą sobotę. Nie wygraliśmy, Wigry nie wygrały z Bytowią w ubiegłym sezonie. Jak będzie teraz? No mam nadzieję, że wyjazdy są ciężkie, gramy u siebie bardzo dobrze. Mam nadzieję, że musi ta pasta się troszeczkę zmienić i z Bytowią w końcu wygramy.